Ten film zawiera lokowanie produktów. My jesteśmy oczywiście Becki Offroad Center International. To jest taka międzynarodowa firma, znana na całym świecie, w branży offroadowej. Także tu właśnie nas się przywiało. Do tego mamy lokowanie produktu Komapa. Bartek Becki jest jednym ze sponsorów mojego kanału, także właśnie do niego jadę. Mam kilka takich pierdół do zrobienia przy aucie. Spodziewam się. Dzisiaj raczej nie skończymy, bo jest już późno, a trzeba jeszcze posiedzieć, pogadać. Także piątek, troszkę piątku i troszkę soboty i powinno się udać. Mam takie fajne drobnostki do zrobienia, a Bartek lubi takie zadania, także... Ciekawe, czy przywitają mnie chlebem i solą. Jak nale przystoi na gwiazdę YouTube'a. Graty stoją. O, jakiś Wrangler stoi. Może? Chyba nikogo nie ma. Chyba uciekli, jak się dowiedzieli, że przyjadę do nich. Pozamykali się i udają, że ich nie ma. Bartek! Prezent dla Bartka. Bartoszu, mam dla Ciebie prezent. Od Mikołaja dostałeś, zobacz. Pokaż. A to jest prezent? Dotyż. A, kalendarz? No. Piękny. Pokaż, to masz. Ciekawe. Tylko jak on ma wisieć? Tej. Tą stroną? No tą. Czy to? Nie, no jak. Aha, no tak, tam jest ten, roleczka, no. Wróciłem do Bartka, do Becki International Service of Center International. I właściwie dwa lata temu tu byłem, bo pamiętam, że jak tu jechałem dwa lata temu na montaż wyciągarki, to też tutaj był śnieg, a we Wrocławiu nie było. I jest bardzo podobna sytuacja. Też mamy tutaj śnieg, trochę śniegu, we Wrocławiu jest cieplej. Także chyba minęło dokładnie dwa lata. A po co przyjechałem, wyciągarka się nie popsuła. Jest wszystko gitara. Będziemy robić tak, będziemy przerabiać sterowanie wentylatorem, takie na bardziej wodoodporne, bo z tym miałem problem po dużych przejazdach przez wodę, więc to przerobimy. Wymienimy Unibala na panhardzie i Bartek ma tutaj tokarkę, także dotoczymy taką tulejkę, bo u Cybula nie było tych dystansujących tubet. Tak, u Cybula nie było tych tulejek dostępnych, dopiero będą w marcu, więc musimy coś wymyśleć. Co jeszcze będziemy robić? Coś się na pewno jeszcze znajdzie. Tak, tu jest ogólnie taka lista takich pierdół do zrobienia duża. Mieliśmy robić hydrauliczny ręczny, ale chyba się nie uda, bo co? Bo mamy tutaj kolektor siły hamowania. Na dwóch obwodach. Tak, więc no a to auto jest, jakby nie było autem cywilnym, jeździ dużo po drogach i do tego jest ciężkie, więc no zrobienie gdzieś tam jakaś ingerencja w ten układ hamowania, żeby to auto przestało hamować na rzecz tego, żeby był hydrauliczny ręczny, no to absolutnie odpada. To na razie to odpuszczamy. I jeszcze mieliśmy coś, Bartek, zrobić, nie? Na pewno wyciągarkę przejrzymy. A, wyciągarkę przejrzymy, zobaczymy, czy w środku wszystko jest ok, bo jakby nie było, ta wyciągarka pracowała bardzo ciężko przez ten swój okres. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o offroad, bo w offroadzie to głównie wyciągałem inne auta tą wyciągarką, ale najcięższą robotę zrobiła jako pomoc drogowa, bo często jeździłem na takie wyjazdy z asystansa, gdzie wyciągałem naprawdę jakieś takie duże auta, gdzieś kurierskie auta z zaklejonych gdzieś tam do podłogi na polach powklejanych. Pamiętam raz taką sytuację, że pojechałem wyciągać pick-upa Rama starego, zaklejony do samej podłogi na bardzo podmokłym polu. Do tego był mróz, więc on przymarzł do mrozu, przymarzł do gleby. Walczyłem półtorej godziny z tym autem. Wyciągarka chodziła non-stop, na zbloż, do tyłu, do przodu. No auto nie chciało dygnąć. Dopiero jak przyjechały trzy inne auta i się zakotwiczyliśmy, bo nie było się do czego zakotwiczyć, więc przyjechały trzy inne auta ciężkie, zakotwiczyliśmy się do tych trzech aut, dopiero ten Dodge zaczął dygać. Także wyciągarka no, miała dużo, dużo takiej fajnej, ciężkiej pracy. Do tego była też topiona w wodzie, więc rozkręcimy ją, zobaczymy jak w środku po takim dwuletnim okresie, bo w sumie jeszcze nie miała żadnego przeglądu ani nic, także sprawdzimy.
Zanim przejdziemy do filmu, zapraszam Was na Facebooka. Wejdźcie sobie na stronę hardoff.pl lub na wydarzenie na Facebooku hardoff.pl. Pierwsza edycja już 21-22 kwietnia. Będzie trial, będą pick-upy, dwa dni. Stworzyliśmy klasę dla aut takich turystycznych, fabrycznych, seryjnych, dla aut, które nie chcą się poniszczyć. Tej klasy brakowało na dzikowcu. Wiem, że sporo ludzi chciało tam przyjechać, pobawić się swoimi autami, takimi bardziej turystycznymi, żeby ich nie poniszczyć. Także macie okazję, zapisujcie się do 19 lutego, bo do 19 lutego jest najtańsze wpisowe, później wpisowe rośnie. Będzie fajna integracja polsko-czeska, będzie troszkę zawodników z Czech, będzie pomoc ekip z Czech, także wpadajcie, bo szykuje się fajna impreza. Unibala wymieniałem 1,5 roku temu, zrobił się już na nim luz. Jest to Unibal od Cybula, ale powiem Wam, że i tak długo wytrzymał, bo wcześniej montowałem Unibale jakieś w niemieckiej firmy do motosportu i one tyle nie wytrzymywały aż tak długo, więc jest spokoj. No i są tanie, no 100 kosztuje taki Unibal, więc no nie jest to wydatek raz na 1,5 roku wymienić. No i jakby nie było, no ponad 50 tysięcy kilometrów zrobił, więc całkiem dużo, nie? Ale pukał. Pukał, już stukał. Właśnie mnie to wkurzało, że stukał i jak jechałeś na autostradzie czy gdzieś, jak zapał takie wibracje, tak puk robił, nie? Bartek! To jest ta kaliska pizza 32 cm? Tak. To są te kaliskie centymetry, 32? Dobrze, no! Tak, to są kaliskie centymetry 32. Aha. Standardowo u nas? No nie no, chyba mała. Starczy. To są mało. Na dwóch akurat sam raz taka, no posiedzenie do pojedzenia. No dobra, pan chat ogarnięty, pizza zjedzona, goście byli na odwiedziny, więc czas wziąć się do roboty. Bierzemy się za kolejną rzecz, czyli przerabiamy całą tutaj elektronikę od wentylatorów, gdzie było sterowanie i tak dalej, bezpieczniki i to wszystko zostanie zamienione na takie przekaźniki zadyszkę i przeniesiemy to pewnie w inne miejsce, zabezpieczymy przed wodą, nie Bartek? No i widać, że do tego modułu, do przekaźników weszła woda, bo tutaj zobaczcie, wszędzie jest błoto, syf. Także to nie było zbyt szczelne i no nie sprawdzało się w takim grubszym upalaniu gdzieś tam w wodzie. Ale przede wszystkim no minus tego, że jest to drogie, bo to kosztuje ponad 100 i nie jest dostępne praktycznie w takich małych sklepach od razu, nie? Więc trzeba pójść w bardziej bezawaryjne rozwiązanie, czyli zwykłe przekaźniki, najprostsze jak się da. Także do 11 godziny w nocy siedzisz w pracy? Od 8? Od 8.30. Jak zawiozę dzieci do przedszkola, to potem siedzę tutaj tak do 11. I co ty tu robisz tyle czasu? Od 8.30 do 16.30, 17.00 klientów, a potem swoje projekty. Zmota, sprzątanie, pranie. Nie żartuję, w większości to takie, zaczynam następną robotę na następny dzień. Nie siedzę tak długo, no bo lubię. Bo lubię po prostu siedzieć i pracować tak długo. Czyli jesteś człowiek pracujący? Tak, człowiek pracujący. Polecam wszystkim założyć własną działalność, poza rolniczą, gospodarczą. W ten czas jest petarda. Poczujecie, że żyjecie. Tak, jakie plany na sezon 2023 offroadowe? Co planujesz jeździć w tym roku? Na pewno chcemy jechać Wojtka Kozińskiego Ligę H6. Wszystkie edycje. No to formuła dosyć nam... Mamy czym jechać przede wszystkim, no to nam ta formuła pasuje. Na pewno jedziemy do Chomika i Grabka, do Sudet na Kamyki. RSC, nie wiem, trochę drogo. Także no, jeszcze się waham. Jakieś tutaj pomiejscowe rajdy, nie? Radziki, Pajęczno, to 100%, tak? Pod warunkiem, że będzie. Jakieś wyrowisko, bronić tytułu kolejny rok. Chyba, że może w tym roku zrobimy przykusa i nie pojedziemy, i może ktoś wygra.
w klasie Weksym Elektryku. Wajebana. Dzień drugi. Pokażę wam, jak się pogoda zmieniła. Wczoraj jak jechałem, no to tak delikatnie było tylko zapuszone tam gdzieś na polach. Bartek, dopiero śniadanie jadłeś. No jadłem. Robię porządek. Patrzcie, jak się zmieniła pogoda. Diametralnie w jedną noc nawaliło po prostu tyle śniegu. Także fajnie zimowo się zrobiło. Ogólnie tutaj w Kalisz Dolny Śląsk też mocno zasypany. Bardzo fajnie. No co, wczoraj doszliśmy do tego, że już wiemy, który kabelek jest do czego i to już wszystko jest jakby zostało zakończone w układzie chłodzenia, bo mieliśmy problem z rozkminieniem tego, jak to, o co chodzi, a tak już doszliśmy do tego, jak to zostało zrobione. Już zostały zrobione wiązki tutaj do pierwszego biegu, do drugiego biegu, także wiązki mamy zamknięte. Teraz to ładnie będziemy układać w peszlach i tak dalej, to wszystko już działa, nie? Także już jest to zrobione tak, że po prostu jest na tych takich malutkich, tanich przekaźnikach. I on będzie szybki i tani w naprawach. No tym bardziej, że to auto lekko nie ma, to nie jest auto, które sobie tam gdzieś pryka tylko właśnie po polnych drogach, bo no jest to auto do pracy, do jazdy na co dzień i do, no i do takiej przeprawy turystycznej, dość ciężkie czasami. Nie, wody tutaj nie brakuje w tym aucie i ta woda wchodzi wszędzie, no często na maskę, także no nie ma lekko, nie? Dzisiaj zrobimy to, skończymy to i weźmiemy się za serwis windy. Zobaczymy, jak ona wygląda po dwóch latach użytkowania w środku. Radzik, Radek. Jest inflacja, jest kryzys, ciężkie czasy. Ficyt! Zobacz na jego czapkę. Rzym! Przydałaby mu się nowa, nie? Chciałbym. Już taki Żydek to wiesz, taki już, nie? Ficyt jest, niestety musisz, kochany, ale... Musimy paczkę zrobić. Tutaj na biedne dzieci. No może nie, ale warunka warsztatowa używana tylko i wyłącznie i prana w prewolu. Tak, także muszę Radek zrobić paczkę ten... się pomaga do Bartusia. Do Bartka i ty zrobić paczuszkę. Tak. Więc tak, porządek z elektryką tu zostało zrobiony. Dużo odpadów przewodów, takich niepotrzebnych, gdzieś tam, które sobie były w tym aucie, poskracaliśmy. No i zobaczcie, wygląda to już zdecydowanie lepiej. Nowa klema, tu wszystko ładnie ułożone, tu poszły bezpieczniki. Tutaj zrobiliśmy duży porządek, także jest już... Zaraz zrobiło się więcej miejsca w ogóle tutaj, nie? Tu, w tym miejscu. Już jest dojście. Także no trochę przewodów wywaliliśmy, doszła oryginalna tutaj przyczłapka od Toyoty, tutaj żeby akumulator nie latał, ale coś chyba nie działa. Coś nie działa, także trzeba to poprawić. Coś chyba zły numer ASO podałem. I co, odpalamy, zobaczymy czy kula, na ręcznym kula. Sprawdzimy czy, aha, tu jeszcze takie fajne rzeczy zrobiliśmy. Tutaj na ściankę grodziową. Przymontowaliśmy wszystkie przekaźniki, bezpieczniki, tutaj komputer od pilota do wyciągarki. Także no, zrobiło się trochę więcej miejsca, trochę więcej, redukcja masy też nastąpiła. No i generalnie z tym mamy koniec. Teraz opala auto, że pochodziło chwilę, się nagrzało, zobaczymy czy manual, bo manual działa, zobaczymy czy automat się załącza, czy wszystko jest ok. No i tyle. Wyciągarka jeszcze została. Tak, serwis obsługa. Wyciągareczkę będziemy teraz obsługiwać. Ja odpalam auto, niech chwilę pochodzi, niech się nagrzeje. Tuning. I zobaczymy, czy działa wszystko. Tak, offroad. Tuning, offroad. Wiksa. Odpalamy furkę. Zajrzymy do środka, zobaczymy. Czy faktycznie jest tak odporne, jak Bartek mówił, na wodę i na błoto i na w ogóle na pracę? Czy tam coś się nie przegrzało? Czy uszczelniacze nie puściły wody? Sprawdzimy. Jest to firma z Indonezji chyba, tak? Tajwańska. RFC sponsorują. Tak, oni sponsorują RFC i w ogóle te wyciągarki zrobiły się bardzo popularne na całym świecie. Nawet w Stanach Zjednoczonych mocno wypierają Warny, bo strasznie dużo aut na tym zaczyna jeździć. Mega bezobsługowe windy w końcu, nie? Tak, i jeszcze do tego są oczywiście niedostępne u nas w Polsce, chyba że Bartek może na zamówienie sprowadzić, ale są dwusilnikowe wyciągarki, które są ogromne, one są ogromne, ale są tak szybkie, no na RFC no to bardzo dużo ich jeździ.
I są po prostu mega, mega, mega ogromne. Dwusilnikowe i trzysilnikowe. I tam, no, trzysilnikowe, tak. Za chwilę pokażemy Madixa, bo jesteśmy po niedawnej dostawie Madixów. Mega szybki wyciągarek. Pokażemy, jak to wygląda i jak ją można spinningować ewentualnie. Tak, 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 tak. Już raz pokazywaliśmy, no to chyba sprzedajesz ten wyciągarek, nie? Po tym filmie. Ma parę poszło. Zadowoleni ludzie? Zero reklamacji. Zero reklamacji, no o to chodzi. To jak... jest najważniejsze, bo nie jest sztuką sprzedać, a potem to serwisować. Tak. Tylko najważniejsze jest to, że sprzedajesz i praktycznie zapominam o kliencie, no dopiero po roku czasu użytkowania w zawodach. Bo nie ukrywam, że to były wszystko w większości do zawodów. Do zmotek, do zmotek. Ja widziałem sam osobiście na Pomorzu kilka ekip z tymi wyciągarkami i faktycznie chłopaki i dziewczyny jeżdżą tam cały sezon, kilkanaście rajdów w roku i nie mieli żadnej awarii, więc są zadowoleni z tych dni. Tak, mam taką ładną koszulkę, zobaczcie tutaj. No jakbym był normalny, to pewnie miałbym tutaj BMW M57 koszulkę, ale że jestem nienormalny, no to mam Toyota 5VZ FE Supercharger, nie? To tak, nie każdy może sobie na taką pozwolić, nie? Przechodkę? Jaką chcesz? Jedna, druga cala. O, dziękuję. Żureczka. Tu mam taki patencik. Polecam każdemu sobie zamontować taką kratkę, taka jest, nie wiem z czego, ale dzięki tej kratce... Od przesiewania, prosa! No to jakieś tam rolnicze tematy, to Bartek będzie wiedział, bo on tutaj rolnik, szuka żony. Ale dzięki tej kratce naprawdę chłodnica jest czysta. Ja sam jestem w szoku, bo nie zdejmowałem tych osłon od montażu wyciągarki tak naprawdę, nie zdejmowałem tych osłon. No, zobaczcie, chłodnica czyściuteńka, ani grama syfu. Ani grama. I mimo, że to auto jest zabudowane mocno osłonami, nie ma jakiegoś tam mega dużego przepływu powietrza, bo jest wyciągarka, pełno osłon, to przez to, że jest ten elektryczny wentylator, ono się w ogóle nie grzeje. 85 stopni to był chyba max, jaki udało mi się osiągnąć, przepraszam, 95 stopni to był max, jaki udało mi się osiągnąć gdzieś tam upalając w terenie. Raz miałem chyba stówkę, to tak, ale było wtedy na dworze bardzo gorąco, bo było chyba na Breslau. 40 stopni było w słońcu i jechaliśmy po takim piasku na poligonie. To wtedy była chyba tylko stówka, ale to na chwilę. Potem zbiło szybko, nie? Więc to był jeden atak ten. Także ogólnie ja jestem mega zadowolony z tego elektrycznego wentylatora. Bo pierwsze tak, jest ciszej w aucie. To jest jedna z zalet. Po drugie masz tak jakby sterowanie nad... możliwość sterowania tym wentylatorem, bo jest automat, jest ręczny tryb. Jest tryb na krótko, więc w przypadku jakiejś awarii, no to jest też na krótko możliwość zmienienia tego. Słuchaj, kiedy wjeżdżasz w grzebeluchę, to wisko nie rozpierdziela błota i syfu po całym motorze, nie? Tylko robisz wentylator fik, tak, a w gnoju... wyłączasz go dokładnie. No nie jesteś w stanie dogrzać jej, nie? I, no i to jest też fajne właśnie w błocie, że jak auto stoi i jest katowane przód, tył, no to wisko nie dogrzeje tak za bardzo auta, no bo nie ma przepływu powietrza przez chłodnicę tak naprawdę, a to jest jedyny jakby warunek, żeby to było dobre chłodzenie. A tu zapinasz wentylator elektryczny, on się kręci na najwyższym, powiedzmy, biegu i on ostudzi momentalnie auto, więc to jest super rozwiązanie. No jest to elektryczny wentylator, więc niby może być bardziej awaryjny, ale na razie bez jedyny taki, a jedyna awaria to był ten przekaźnik naprawdę, który się tam dwa razy jakby uszkodził. No, ten, o, dokładnie. No a poza tym to wszystko okej, okay, nie? No ja widzę generalnie same plusy i jest więcej miejsca też tutaj, można teraz dojść spokojnie do paska. No pamiętajcie, że to jest swap i tutaj to przestrzeń pod maską jest bardzo mała i tutaj no ciężko cokolwiek upchać. Nawet z takimi głupimi kablami jest problem, bo nie ma gdzie tego tutaj za bardzo porozrzucać pod maską. Nie? Jakby to było jakieś auto typu Land Cruiser czy coś, gdzie maska jest dużo dłuższa, bo pewnie gdzieś tyle jest miejsca, no to jest też jakby większa możliwość manewrowania tym, a tu jednak jest ciasno, nie? Więc... Bartoszu, na czym polega serwis takiej wyciągarki? Kontrolujemy stan łożysk, silnika, przekładni i hamulca, nic więcej. Uszczelnienia patrzymy, nie? Czy będą żywe. Aczkolwiek patrzy, że możemy mieć wodę, bo tu w fabryce był dekielek, który wypadł sobie. Także zobaczymy, czy dostała się woda do tej wyciągarki. Po takich targaniach? Pokaż te szczoteczki. Zobacz. Całe? Całe. Stan perfekt, jak nowe praktycznie. A mówisz, że ona dużo się natargała, tak? Dużo, no. Dużo się natargała.
Tu widać, jakby były kiedyś minimalne spadki napięcia. O, w tym miejscu. Bo zmieniło kolor. Może być, bo alternator miał w pewnym momencie... regulator napięcia się popsuł i dałem różne napięcie, wiesz? Okej. Okay. To mogło, wtedy też właśnie wyciągałem, nie? Idziemy z nią do mycia, na myjkę, robimy serwis. Problem był taki też jeden, że tutaj jest zaślepka taka, która gdzieś wypadła z wyciągarki. I wtedy dostała się woda normalnie, bo to było otwarte, nie? Tu widać nawet troszkę takiej korozji. I tu była woda. Ale tylko w tym sensie, że to nie było tej zaślepki, nie? To nie tam, że gdzieś wchodziła przez uszczelniacze, bo tu gdzie uszczelniacze jest sucho, nie? Więc to od razu poprawimy fabrykę. No i tak naprawdę przez to, że tam cała woda weszła, no tylko to jedno łożysko... Padło. Jakby padło, dostało korozję. Nawet nie do końca, bo... A tył był suchy już, tak? A tutaj suchosienko, o. No. Jak nowe, nie? Czyli spoko, czyli... Łożysko tylko. Komutator łożysko cały do przepolerowania. Bo były temperatury, skoki napięcia temperaturowe. Ze względu na to, że nie było, że tak powiem, jak się należy prądu w którymś momencie. No i dostała, ale wystarczy pomyjce i ona już dochodzi do siebie. Będzie praktycznie jak nówka. A co jaki czas należy w ogóle robić serwis wyciągarki? Już nie mówię o komapach ogólnie. Ogólnie ja bym polecał co roku taki porządny serwis wyciągarki. Jeżeli jest używana, czy jeżeli nie jest używana, bo to wiesz... Nieważne, jeżeli jest używana, czy jest nieużywana. Jeżeli jest nieużywana, to dla niej według mnie jeszcze gorzej. Bo zbiera się w środku wilgoć silniku. No nie oszukujmy się, no wszystkie wyciągarki są, powiedzmy, prawie hermetyczne, tak? Dobierzemy się za chwilę do kamapa, do tyłu, do przekładni. Zobaczymy, co tam jest grane. Tu w tym przypadku po 2 latach. Ale no, moim zdaniem co roku serwis wyciągarki, żeby no nie zawiodła nas, nie? Bo staniemy w którymś momencie, mamy wyciągarkę, ona wyciągnie linę, już nie wciągnie tej liny, nie? Także jak już mamy wyciągarkę, serwis nie kosztuje dużo, bo takie podstawowe zaczyna się od 150 zł, rozebranie i złożenie, plus ewentualne potem części, tak? Ja rozumiem, że do ciebie można każdą wyciągarkę wysłać i ty przeserwisujesz, Powiedzmy tak? Większość, tak? Większość wyciągarek, no zdarzają się modele, do których no nie jesteśmy w stanie dobrać części, bo po prostu producent ich nie zapomnie, tak? Są producenci tacy, że... Ale na przykład jakie to wyciągarki? Do których nie mamy nic części, a przyjacielu, no zdarzają się firmy X, powiedzmy, wyciągarki, których no nie ma nic do tego. Nawet hamulce, przekładnie, no totalnie niczego nie ma, tak? Łożyska podstawowe, no to są standardowe łożyska, jak we wszystkich wyciągarkach. Ale no, głównie hamulców, nie? A jak przekładnia się zmieni, no i jakość wykonania tych przekładni też jest, no powiedzmy, na mizernym poziomie, nie? Nie róbcie tego sami w domu. Widzieliście przed chwilą, nie? Jak wyglądała silnik? A teraz wygląda w ten sposób. Po wyczyszczeniu. Wszystko pięknie, żony zgorzeli. Laleczka będzie żył. No i teraz dostajemy się do przekładni. Pani kochanek, żony motor. Ci co, od bębna? Strona bębna, jak nowa. Jak nowa, nie? Nawet zatartego szczeniacza, oryginalny smar. Jest petarda. Strona przekładni, rozbieramy. Też oryginał. Wszystko w idealnym stanie. A wyciągarka była topiona, bo po silniku było widać, że była topiona. I to fez. Także jedziemy teraz tematem, nabieramy przekładnie. Co tam się zadziało? Będzie oryginalny smar. I też jeszcze druga sprawa. Nie umniejszając innym producentom, ale no jest go naprawdę dużo. No jest. Jest go naprawdę dużo, także... I uszczelnienia, nie? Tutaj robią robotę uszczelnienia, te. Zobacz, tu jakiś dookoła, wszędzie syf, burdel, a ten, jednak ten o-ring tutaj, i to nie jest o-ring, tylko taki prawdziwa, jak się należy, guma, felc, no chroni ją przed tym, żeby się ta woda, bo to piasek nie dostała do środka, nie? Do panelek przede wszystkim, nie? No, Bartek, mieszasz coś? Tak, mal z olejem. Po to, żeby ładniej nam się wyciągareczka smarowała. Do smaru dodajesz trochę oleju i mieszasz to w trybach. Taką zupę robimy. Zupa olejowa.
Grupa olejowa. To sam smarty się osadzi na ściankach i już go nie ma, nie? A to będzie płynne, to zawsze troszkę lepiej. O, ja będę wciągnął. Czyli co, serwis już? Już, łożysko jedno trafione przez wadliwa deker, nie wiem, wypad. No wypad. I zakładaliśmy nowe, jedno, drugie. No i lalka, nie? Składam do kupy. No i za chwilę do toiki z powrotem i robimy testy. Czy się nada jeszcze do czegoś. Ile taki serwis nam zajął? No, takie dobre godzinę, 20 minut. Żeśmy je. Bez wyciągania. Samo rozebranie, złożenie, wymycie, wyczyszczenie. Czyli tak naprawdę nie da się zrobić serwisu wyciągarki w 20 minut. Nie, nie ma opcji. No, tam gdzieś czytałem na jakichś grupach tam specjalistycznych, że robią 20 minut serwis wyciągarki. O, powiem ci tak, ja robię tego dużo. Nie to, że tutaj jestem jakiś mega dokładny, ale robię tego naprawdę dużo i no nie. No nie ma opcji, żeby tego w 20 minut ją ogarnąć. No niestety jeszcze mi się nie, że powiem, nie udało nigdy, żeby ją w takim tempie zrobić. Bartek myśli, że pewnie już koniec, że już ma spokój i że możemy wyjeżdżać autem. Ale mam jeszcze taki jedną rzecz, którą chciałem zainstalować i go właśnie mu pokażę. Bartek! Co? Co, koniec? Z nami. A co z tym? Z czym? Musimy. Zrobimy to jeszcze? Bartek, zrobimy? Oczywiście. Zrobimy. I to jest fajne, przyjeżdżasz do Bartka z największymi problemami, a Bartek nigdy nie robi problemów. Nie ma problemu. Tak? Także no, jak szukacie serwisu, gdzie możecie przyjechać nawet z pierdolą, w której ktoś inny nie chce się podjąć, bo mu się nie chce, no to tu Bartka to nie ma problemu, no zobaczcie, no. Nawet taką głupią lampkę mi zainstaluje. Tak. Dwa kręty, czy spawy? Tak. Będzie ładna Suzuki. Suzukowa. Przecież Toyota Suzuki. A fajnie będzie pachowała z tyłu właśnie tam za tym, za kołem. Zajebiście będzie wyglądała. A już 18 lutego zaczynam sezon rajdowy. Pierwszy rajd, właściwie ten sam co rok temu, rajd w Ustce. Pierwsza edycja Grand Lubicz Challenge, będę tam ja, kręcił film i będzie też Bartek Becki. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia w terenie.